Ubiegłoroczną wiosnę i jesień wielu pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji spędziło na porządkowaniu koryta Czarnej Hańczy. Odkrycia tam poczynione w ocenie prezydenta Renkiewicza były co najmniej kuriozalne. Wśród znalezisk były nie tylko nielegalne pomosty, ale też 200-litrowy bojler, damskie torebki, kasa fiskalna, ogromna ilość butelek po alkoholu, niewybuch, a nawet wnyk z martwym bobrem. Ogromnym zaskoczeniem dla osób pracujących w korycie rzeki było odkrycie nielegalnych punktów poboru wody, a także istnienie rur spustowych łączących nabrzeżne nieruchomości z wstęgą rzeki. Znaleziska te zostały zgłoszone do Wód Polskich, które prowadzą w tej sprawie własne postępowanie, ale miasto na tym nie poprzestało. Na polecenie prezydenta urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska dokonali inwentaryzacji przyłączy miejskiego systemu kanalizacji. Z uzyskanych danych wynika, że w Suwałkach jest niemal 500 nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci. 465 właścicieli takich posesji poproszono o wyjaśnienia kwestii sposobu pozbywania się ścieków. Z ich odpowiedzi wynika, że w 15 przypadkach na nieruchomościach są przydomowe oczyszczalnie ścieków. 30 kolejnych właścicieli zdecydowało się podłączyć swoje działki do sieci kanalizacyjnej. Ponad 340 osób zgłosiło, że posiada bezodpływowe zbiorniki ścieków, ale ponad 10% tej grupy nie okazało ani umów z firmami asenizacyjnymi, ani rachunków za wykonywanie tego rodzaju usług. W 14 nieruchomościach nie ma ani przyłączy, ani szamp. 8 z nich to obszary niezabudowane, 5 kolejnych wykorzystywanych jest latem jako ogródki. Po analizie uzyskanych informacji zwrotnych zapadła decyzja o konieczności przeprowadzenia blisko 100 szczegółowych kontroli, których celem jest wyjaśnienie, jak właściciele rozwiązali problem ścieków. Kontrole potrwają kilka tygodni, a o ich efektach będziemy informować.